Dzień dobry, witam wszystkich. Dużo ostatnie czasy oglądałem sobie różne filmiki na temat opon. No i te opony były pokazane głównie premium, 2-3 lub nawet 4-letnie. I były pokazane, gdzie pękają, rozważą się. Jakieś są, kurcze, wypaczenia na tych oponach. Dziwne sprawy się dzieją, nieludzkie. A ja bym chciał pokazać, jakie opony mam. To są akurat zimowe opony, bo oglądałem to różne, były letnie, zimowe, wielosezonowe, z premium. Ja mam akurat te, chciałbym pokazać zimówki, jak te opony u mnie wyglądają, ile mają lat, jak się trzymają i na jakich się, kurczę, oponach lata. Marka Dunlop Grand Touek SJ6. Rotation, w tą stronę mamy. I co tu jeszcze? Szukam znaczka. Szukam znaczkę na tej oponie, żeby pokazać, że to jest opona zimowa. O, tutaj mamy. Do góry nogami. Zimóweczka. Bieżnik. Jest kozacki, naprawdę. Biorąc pod uwagę opony do tej pory, jakie tam miałem, to jest naprawdę bieżnik godny polecenia. Przede wszystkim kostka, jak na oponie napędowej w ciężarówce, na każdej kostce bardzo dużo lameli jest, duża jest głębokość. Policzyłem sobie, bo jestem drugim właścicielem tego samochodu, ile ta opona ma przejechane tylko i wyłącznie w sezonie zimowym, to jest 80 tysięcy kilometrów. 80 tysięcy kilometrów. Rok produkcji opony 2008. Rok produkcji samochodu 2009. Opony zostały kupione w salonie polskim razem z samochodem, czyli zaczęły pracować od 2009 roku. Czyli to już jest 15 lat, można powiedzieć, opona, która jest używana tylko i wyłącznie zimą i przejechana ma 80 tysięcy. Głębokość bieżnika, sprawdzimy sobie na niej. Mamy 0. Rozciągniemy. ...7,6 mm. Sprawdzimy jeszcze raz sobie gdzieś, powiedzmy tutaj na kostce. 7,3 mm. Jakaś tam kostka boczna. 7 mm. 7 mm moje opony, które mają przejechane 80 tysięcy km. Nowe opony kupując mają po 7-8 mm. A te mają 80 tysięcy przejechane. Teraz pokażę od wewnątrz rozmiar opony. Włączę tylko światełeczko. Może to będzie do góry nogami, a może będzie widoczne w sposób dobry. Jest tutaj. No, jest widoczny do góry nogami. W każdym bądź razie jest oczyszczone, żeby to było lepiej widać. 4 ostatnie cyfry to jest 3108. 31 to jest tydzień produkcji, 08 to jest rok produkcji. O, tak to wygląda. 15 lat opona. Bierzba wewnętrzna, gdzieś może czyściejszą znajdziemy. Widać, jak wyglądają kostki. Widać jakiś środek. Nie jest popękany. Nic się tutaj nie dzieje. Nic się nie rozłazi. Nic nie pęka. Przypominam, 2008 rok opony. 15 lat. 80 tysięcy przebiegu. Boczne elementy. No to tak patrząc w większym przybliżeniu, widać, że ta opona już zaczyna tak jakby murszeje, powiedzmy, tak? Ale poza tym wszystkie cztery opony są takie same. Górna część opony, jak widać, kostka wysoka. Nie ma żadnych pęknięć, uszkodzeń. Jedynie tutaj coś już zaczyna się tam lekko dziać, ale 15 lat opona. Rozmiarówkę mamy, jak to na SUV-ie, 225
65R17. Co mogę powiedzieć na temat tych opon? Że chciałem kupić do drugiego samochodu takie same, ale nie znalazłem, bo niestety jeśli chodzi o produkcję tej marki, to są, ale inne, ale nie ma takiej rzeźby bieżnika z taką kostką, gdzie ta kostka jeździło się w śniegu takim, że przy posiadaniu drzwiami ściągało się śnieg. Co prawda śnieg był świeżo nasypany, sypki, ale radziły sobie idealnie. Cztery koła, tylko świstał śnieg spod opon, można było sobie gdzieś na łące poszaleć. Człowiek się nie zakopał. Było to pośniegowe, cokolwiek, naprawdę opony pierwsza klasa. 15 lat opona. Nie widać. Także nic się z tą oponą, biorąc pod uwagę z racji wieku, nie dzieje. Tak jak widać. Wszystkie, jeśli chodzi o zużycie jakieś, wszystkie są porównywalne. Nie ma między kostkami jakichś tam kurcze pęknięć. Także myślę, że może jeszcze z 3 lata te opony posłużą. Co odnośnie kurcze opon, żeby wyglądały w dobrym stanie, w takim przebiegiem, nie wiem. Może starsze opony, lepsze wykonanie. Teraz się nie idzie na jakość, tylko idzie się na ilość i oszczędza się na wszystkim. I dlatego one tak się rozłażą w oczach i znikają podczas jazdy, jeśli chodzi o wysokość bieżnika. Może tak być. Ja z tych opon jestem bardzo zadowolony. Szukałem drugich takich, żeby kupić drugiego samochodu. Nie znalazłem. Były, ale już w stanie agonalnym. Także jakbym gdzieś znalazł, to na pewno bym kupił jeszcze takie same, choćby nawet i z tego rocznika, żeby z 3-4 lata przelatać, bo muszę jeszcze na tych się da przejeździć tyle, mimo to, że już z racji wieku są. No myślę też, że to dużo ma do znaczenia, w jaki sposób się to opon utrzymuje, czyli kontrola ciśnienia, żeby nie było za dużo, za małe, tylko tak jak powinno być. Do tego jeszcze po okresie zimowym upuszczanie tego ciśnienia. Ja zawsze robię na jedną atmosferę, żeby później nie wzrosło podczas lata, powiedzmy, tylko żeby na niskim ciśnieniu stały. Opony umyte, preparatem do opon wyczyszczone, nasmarowane. Może to coś tam zabezpiecza, daje, że ta guma się trzyma. Ale myślę, że przede wszystkim to jest ważne, żeby je umyć po zimie, żeby one przez całe lato solo nie leżały. Bo ta sól na pewno też jakąś ingerencję ma w to gumę i po prostu powoduje, że ona jakaś się robi miękka, zmurszała i może zaczyna pękać, rozłazić się. No i składowanie samo w zacienionym miejscu, niekoniecznie w chłodnym, ale w zacienionym. I tak jak u mnie opona przy oponie stoi, a nie opona na oponie leży. Także myślę, że to jest jakiś tam główne takie czynniki, które przyczyniają się do tego, żeby te opony długo nam eksploatowały. Żeby długo eksploatować na samochodzie. Jeszcze pokażę jedną ciekawostkę. A jako ciekawostkę, to chciałbym pokazać opony. Od przyczepki. Opona jakaś tam marki Cargo. Czyli nie wiem nawet, co to jest, tutaj pisze, znalazłem Made in PRO. Jakieś tam oponki pewnie zrobione są z gównolitu. Ale chodzi o co? Chodzi o to, że zimową porą była przyczepka potrzebna do wożenia ciężkich rzeczy. Ciśnienie było na pompowanie tradycyjne. 4,5 atmosfery. Dużo oczywiście, ale rzeczy były naprawdę ciężkie ważone. I zawsze po takiej jeździe było ciśnienie spuszczane na jedną atmosferę, i sobie te oponki stały praktycznie przez całe lata do następnej zimy, bo tak wychodziło, że tylko zimą mi to było potrzebne. No ale jednej zimy w ferworze walki późno skończyłem, zapomniałem to ciśnienie skończyć, spuścić na tę jedną atmosferę, żeby przez całe lato, wtedy to było jakoś minus 10, może minus 15. Po całym lecie na następną zimę ja za przyczepkę patrzę, a tutaj mi wyszła taka niespodzianka. Taka niespodzianka wyszła mi na oponach. Jak widać, opony pękły
pewnie ciśnienie opony, które było 4 atmosfery latem, zimą napompowane przy minus 10, 15, zrobiło się latem może z 5, może nawet lepiej, i po prostu ciśnienie rozwaliło mi te opony. Przez jeden okres letni, gdzie zapomniałem, mój błąd był, i to jest jedna i druga opona tak załatwiona, nie po całości, ale o, w większości przypadków widać. Jedna i druga opona została po prostu prześciśnienie, tak jakby rozsadzona, i to wszystko pękło, wylazło. Pewnie dlatego, że było za duże ciśnienie. 4 atmosfery przy minus 10, to może 5, nawet 6, nie wiem, było latem przy plus 40, chociaż one stoją w cieniu. Tak właśnie wygląda opona, jeśli chodzi o duże ciśnienie. To taka właśnie tam ciekawostka była. Skoro jesteśmy przy oponach, nie wszyscy wiedzą, że należy w większości samochodów ustawiać również rozmiar opony. Czyli jeżeli zmieniamy, powiedzmy, z zimowych na letnie, nogą jest tak, że zmieniamy z jakichś stalowych albo brzydkich halusów na jakieś ładniejsze, większe, no i przy zmianie takiej opony należy zmienić w samochodzie, podłączając komputer diagnostyczny, rozmiarówkę tej opony. Choćby dlatego, żeby prędkość, którą będziemy jechali, to żeby pokazywało tą prędkość wiarygodną, a nie zaniżoną, że powiedzmy założymy z zimowych, zmienimy na większe letnie, będziemy mieli na zegarze 50, a w sumie rzeczy będziemy jechali 55, i to samo się odnosi do spalania, bo na pewno te spalanie będzie też różne, na pewno będzie większe, bo wtedy będziemy mieli kilometra zrobiony jakby większy, bo opona się wolniej obraca, a w sumie rzeczy na zegarze będzie pokazywała na mniej, czyli spalanie też będzie różne, tak samo jak i prędkość. Czyli nie przedłużając, wchodzimy, funkcje specjalne, zmiana rozmiaru opon, pewnie nie wszyscy wiedzą, że takie rzeczy należy robić, i jestem bardzo ciekawy, czy ktoś takie rzeczy robi, jeżeli zmienia rozmiarówkę opony z zimowej na przykład na letnią, albo odwrotnie. Podejrzewam, że są tylko przekładane i nic poza tym. Wyłapiemy ostrość. Trzeba spełnić takie warunki. No i mamy tutaj aktualnie ustawioną opona, to jest 17 cali. No i jeżeli chcemy zmienić, wchodzimy. Wchodzimy dalej. Proszę bardzo, tu jest oznaczone, na górze pisze, że 10 cali w calach, ale 10 cali, czyli to jest 225 rozmiarówka. Jeżeli chcemy zmienić, wchodzimy dalej. To jest cały opis. I mamy 10 cali, 11, 16, 17. Zrobimy także. Dajmy na jedynkę. A do 16 to jest aż 25 cali. I to się calami po prostu dobiera. Akurat to jest samochód Honda. W innych samochodach to jest troszeczkę inaczej pokazane. Bardziej dokładnie można dobrać, ale 10 cali, powiedzmy, to jest właśnie wybór, to jest szerokość opony 225. On tam sobie później sam dobiera całą resztę. Taka jest jeszcze informacja podana. I wchodzimy dalej. F1.
było zaraz nie to, co trzeba, nacisnąłem. Jest to wybrane. I teraz ustawiamy błoto i śnieg. Czyli wchodzimy znowu w ustawienie i możemy sobie wybrać, proszę bardzo. Błoto, śnieg, lato i nie. Czyli tak jakby opona może wielosezonowa. Ustawiamy błoto i śnieg. Akceptujemy. Teraz musimy popatrzeć, co tu nacisnąć. O. Wyłączamy zapłon, bo to robimy na włączonym zapłonie. Włączamy. Ustawienie zakończone. Aktualne ustawienie rozmiaru około 17 cali. U mnie tak jest. Typ opony obecnie nie jest ustawiony, żadny typ opony. Tu o typ opony to pewnie chodzi, nie w każdym samochodzie to jest. Tym akurat u mnie Honda nie da się ustawić, że lato, zima lub wielosezonowa. Ale można ustawić, tak jak było tam pokazane, że błoto, śnieg lub lato na przykład, tak? Lub nie, czyli ani jedno, ani drugie, czyli tak jakby wielosezonowa. No i tak to właśnie wygląda. Tak? Zmienia się ustawienie opony, żeby wiarygodnie pokazywało spalanie i prędkość samochodu. Pozdrawiam wszystkich. Życzę dużo zdrowia.